Witajcie. Dzisiaj recenzja filmu Iron Man, który został wyprodukowany w 2008 roku. Głównymi rolami zostali obsadzeni Robert Downey Jr., który gra to niego Starka. Gra tam m.in. też Jeff Bridges i Gwyneth Paltrow. Jest to film reżyserii Johna Farwella. Iron Man już jakiś czas był tak naprawdę puszczony. Już tak naprawdę 16 lat minęło od jego produkcji. To jest jeden tak naprawdę z pierwszych filmów Marvela, który został jakby zekranizowany. Było wiele filmów animowanych i innych tego typu produkcji, a Iron Man tak naprawdę był serial chyba taki animowany z 97 roku. No i tutaj nasz główny bohater Tony Stark, który jest synem właściciela firmy zbrojeniowej. Oczywiście jest bogaty, prowadzi takie, jakby to powiedzieć, wolne życie, nie przejmuje za bardzo się filmom, ale gdy jego ojciec umiera, no staje się tak jak naprawdę głównym spadkobiercą. No nie za bardzo się interesuje tą całą firmą, nie interesuje go tak naprawdę całe życie tej firmy, on lubi sobie konstruować i tak naprawdę spędzać życie na swoich przyjemnościach. Główny współpracownik jego ojca, którego gra Jeff Bridges, no bardziej się angażuje w tą firmę, cały czas stara się jakby trzymać ją w garści, żeby firma mogła dalej prosperować. No i pewnego dnia nasz główny bohater jedzie tak naprawdę na pokaz nowej broni, takiej wyrzutni rakietowej. Oczywiście robi wielkie show, odpala rakiety, no i wszyscy są zadziwieni, jak ta broń działa. Ale nie wszystko idzie po myśli naszego głównego bohatera, ponieważ w konwoju, w którym wracają z powrotem do bazy, zostają zaatakowani i nasz główny bohater jest mocno poraniony. Okazuje się, że gdy się budzi, został tak jakby podany zabiegowi i ma wszczepione urządzenie, które tak jakby daje mu możliwość przeżycia, ponieważ dostał on wiele odłamków do ciała, które mogą przedostać się do jego serca i go zabić. Ale pewien ktoś, z którym tak naprawdę jest w tym pomieszczeniu, wszczepił mu takie urządzenie, które jakby odpycha te odłamki i umożliwia mu życie, że to serce nie zostanie uszkodzone. Okazuje się, że są oni pojmani przez jakichś wojowników, w każdym bądź razie kogoś, komu zależy na broni na tyle potężnej, aby pokonać swoich wrogów. No i nasz główny bohater jest zmuszony do odtworzenia jakby tej rakietnicy, którą wcześniej pokazywał. Oczywiście rozmawia z tym swoim jakby towarzyszem niewoli, który tam z nim jest. On mówi, że też zna się trochę na technologii, chociaż nie jest tak uzdolniony jak nasz główny bohater. No i dochodzą do wniosku, że nawet gdy zrobią tą rakietnicę, no to na pewno ci jakby to złe, źli ludzie, na pewno ich nie puszczą, bo zasady są źli, no przecież nie chcą tej rakietnicy, żeby czynić dobro. Więc nasz główny bohater na początku poprawia ten swój mechanizm, który pozwala mu żyć, daje mu jakby to mocniejszą siłę i stwierdza, że będą robili taką jakby zbroję, czy tam takiego robota. No i zaczynają to tworzyć. Oczywiście wszyscy ci źli ludzie są bardzo zainteresowani tym, co oni robią i cały czas są na kamerach. Na szczęście udaje im się tą zbroję jakoś stworzyć, ale niestety towarzysz naszego głównego bohatera zostaje mocno ranny
No i na skutek poniesionych ran umiera, ale naszemu głównemu bohaterowi udaje się właśnie, wykorzystując tą zbroję, którą stworzyli, wydostać i wraca do swojego domu. Oczywiście wszyscy go witają z wielką pompą, są zadowoleni, że wrócił. Nasz bohater jest potarg mocno pokiereszowany, ale nie poddaje się i zaczyna pracować nad modyfikacją tej zbroi. Oczywiście jego pogląd na całą tą działalność jego firmy, na to, co ona robi, się zmienia, ponieważ zobaczył, że ta broń nie pomaga innym ludziom, tylko tak naprawdę służy do zabijania ludzi. No i on stwierdza, że będzie chciał zmienić jakby samą działalność firmy na to, żeby nie służyła do produkcji broni, tylko do ochrony ludzi. No i głównym właśnie jego projektem jest ta zbroja taka Ironmana, którą w końcu udaje mu się zrobić, mimo wielu oczywiście trudnych prób, w którym praktycznie pół swojego domu rozwala. Udaje mu się zrobić tą zbroję, ta zbroja potrafi latać i strzelać takimi jakby promieniami świetlnymi jako bronią. No i to jest jakby taki główna część tego filmu, bo dalsza część oczywiście jest on, jest jakiś zwol i oczywiście dobro ze złem, no i ktoś tam wygra, nie? Oczywiście jest cała intryga związana z tą właśnie firmą Starka. Wiadomo, jak chodzi o duże pieniądze, no to każdy chciałby je mieć. I wychodzi, dlaczego tak naprawdę Stark został tam w tym miejscu zaatakowany. Bo dziwne, no taki bogaty facet niby miał obstawę i nagle akurat atakują go bojownicy i go porywają. Nie, no przypadek? No nie sądzę. Film jest naprawdę bardzo fajny. To jest tak jeden właśnie z początkowych produkcji Marvela, jak zaczęły właśnie wchodzić z tymi super bohaterami. Super świetny. Film jest naprawdę taki spokojnie 8 można mu dać. Właśnie to jest jakby przedstawienie całej tej historii, jak ten Iron Man powstawał. Tak naprawdę muszę się przyznać, że nigdy tego filmu nie oglądałem wcześniej, bo jakoś tak miałem jakieś takie przebitki, że gdzieś widziałem o coś o Iron Manie, ale tak naprawdę nie za bardzo kojarzyłem, jak to się stało, że skąd się ta zbroja wzięła w ogóle, nie? No, ale w tym filmie właśnie tak trochę jakby pierwszy Matrix, nie? Chociaż jak dla mnie to ten Iron Man trochę takiego Batmana przypomina, bo ten gościu też, ten nasz główny bohater jest bogaty, ma hajs, wszystko ma, nie jest tak jakby samotny, gdzieś tam się spotyka z kobietami, imprezuje, ale ogólnie jest sam, stracił jakby już rodziców, nie? I tam sam postanawia być takim strażnikiem pokoju, nie, w tej zbroi, trochę jak Batman w tej swojej pelerynce, no w takiej zasadzie. Film świetny, warto go oglądać, jest dużo takich właśnie, przede wszystkim dużo akcji, dużo efektów specjalnych, film się nie nudzi, no cały czas się w tym filmie coś dzieje. Od początku chcemy go oglądać, nie że siedzimy i się nudzimy, ścieżka dźwiękowa, wszystko jest naprawdę na wysokim poziomie. Wiadomo, że są jakieś tam takie elementy, jakby to dziecko napisało ten scenariusz, ale przecież to są, zawsze się jakiś tam zdarzy jakiś babol, nie? Ale to tak naprawdę główna fabuła jest zachowana, wszystko trzyma się kupy i tak naprawdę dużo się dzieje w tym filmie. Nasz główny bohater stara się być takim bardzo wojowniczym, trochę takim, jakby to powiedzieć, niepokornym, no czasami trochę bezmyślnym, no ale tak na ogół, no jest dosyć waleczny w tej zbroi, kozacko wygląda, więc film warty obejrzenia, ktoś lubi Marvela, produkcję fantasy. Naprawdę fajna produkcja, zwłaszcza jeszcze jeśli chodzi o filmy o robotach, zbrojach i te sprawy, to naprawdę jest grubo, więc oglądajcie film, lajkujcie moje filmiki i trzymajcie się cieplutko. Cześć!